Magda Marszałek, dzień dobry. Zapraszam na piątkowe wydanie informacji Telewizji Gorzów. Atrakcje dla najmłodszych i tych nieco starszych. Scena letnia Gorzowskiego Teatru zaprasza na weekendowe występy. Artystyczny maraton rozpoczęła bajka Wierszyki i Wybryki, ale to nie jedyna propozycja kulturalna, którą w nadchodzących dniach będą mogli wybrać mieszkańcy miasta. Spotkania w ramach cyklu Dobry Wieczór Gorzów także powinny przyciągnąć spore grono amatorów występów pod chmurką. Ptasie Radio, Lokomotywa, Kaczka Dziwaczka. Te i wiele innych dziecięcych przebojów można było dzisiaj usłyszeć w Gorzowskim Teatrze. Scena letnia już po raz kolejny zaprasza małych i dużych miłośników teatru do wspólnej zabawy, oferując przedstawienia dostosowane do każdego gustu. Spektakl Wierszyki i Wybryki rozpoczyna serię kilku wydarzeń kulturalnych, które w najbliższych dniach będą zabawiać i wzruszać gorzowian. 18. edycja sceny letniej, dzisiaj na Półmetku, ten weekend na Półmetku. Za chwileczkę rozpoczyna Znamy spektaklem Wierszyki Wybryki w reżyserii Cezarego Żołińskiego. Znane i lubiane, i popularne bardzo utwory Jana Brzechwy i Juliana Tubima, pokazane w sposób taki barwny, zabawny, bardzo ciekawy dla naszych najmłodszych widzów. Sobotni wieczór upłynie w rytmie kobiecej muzyki. Katarzyna Jamrus zaśpiewa między innymi utwory autorstwa Edith Piaf, Judy Garland i Agnieszki Osieckiej. Jutro zapraszamy, przenosimy się na scenę letnią, ze sceną letnią na Stary Rynek i tam koncert Katarzyny Jamrus, Piaf i inne. Recital poświęcony wybitnym, charyzmatycznym kobietom. Usłyszymy utwory m.in. Edith Piaf, Hanki Ordonówny, Ewy Cassidy, Anny Jantar czy Dality. Kulturalne atrakcje czekają nas również w niedzielę. Tym razem oferta sceny letniej będzie skierowana do dojrzalszej publiczności. Gratka dla melomanów muzyki, dla amatorów błyskotliwego, wyrafinowanego humoru, kolacja na cztery ręce. Kolacja na cztery ręce jest w reżyserii Jana Tomaszewicza, dyrektora teatru, i spotkanie dwóch znakomitych muzyków przy kolacji, Jana Sebastiana Bacha i Fryderyka Händla. Scena letnia Teatru imienia Juliusza Osterwy to inicjatywa, która liczy sobie już 18 lat, jednak w tym roku z powodu pandemii musiała zostać przesunięta z lipca na sierpień. Inicjatywa jest bezpłatna. Scena letnia, wszystkie wydarzenia sceny letniej są bezpłatne. Czyli każdy, kto ma ochotę i przyjemność przyjść do nas do teatru, zapraszamy bardzo serdecznie. Wstęp na wszystkie weekendowe wydarzenia jest bezpłatny. Więcej informacji i aktualny repertuar dostępne są na stronie internetowej teatru. Odbył się kolejny przetarg na tereny inwestycyjne przy ulicy Miłej. Tym razem wystawiono 6 działek, z których jedna znalazła nowego nabywcę. Nieruchomość o powierzchni 10 tysięcy metrów kwadratowych kupiona została za ponad 1 000 000 zł. Właścicielem została gorzowska firma specjalizująca się w produkcji filtrów powietrza do systemów wentylacji i klimatyzacji. Inwestor ma 2 lata na rozpoczęcie budowy i kolejne 2 na jej zakończenie. Miasto dzięki unijnym funduszom przygotowało w ubiegłym roku łącznie 11 takich uzbrojonych działek o powierzchni blisko 21 hektarów z przeznaczeniem dla małych i średnich firm z branży handlowej, transportowej oraz zajmujących się usługami biurowymi lub rzemieślniczymi. Pod koniec stycznia udało się sprzedać pierwsze 4 działki, wszystkie kupiły gorzowskie przedsiębiorstwa. Firma, która otworzy tutaj salon samochodów ciężarowych wraz z serwisem, ogrodziła już teren i rozpoczęła prace ziemne. Z kolei firma handlująca mlekiem w Proszku we wrześniu ma złożyć wniosek o pozwolenie na budowę i też będzie mogła przystąpić do prac. Do kupienia jest jeszcze 6 takich parceli, które będzie można nabyć podczas kolejnego przetargu. Ten odbędzie się najprawdopodobniej w listopadzie. Obowiązkowa segregacja śmieci również na cmentarzu przy Żwirowej. Zmiany wejdą w życie na początku września. Istniejące boksy śmietnikowe zostaną podzielone bądź wyburzone, a w ich miejscu pojawią się nowe pojemniki. Kamienne boksy, w których mieszały się wszystkie rodzaje odpadów, odchodzą do lamusa. Zastąpią je nowe. Mają zmotywować odwiedzających nekropolię do segregacji śmieci. Od 1 września na cmentarzu staną odpowiednio oznaczone pojemniki pod wyodrębnione frakcje odpadów. Do brązowych trzeba będzie wrzucać trawę, liście, kwiaty, bezdoniczek oraz naturalne wieńce, a do niebieskich kartony i tekturę. Do pojemnika żółtego wrzucimy folie plastikowe i metalowe elementy zniczy oraz wieńców z tworzyw sztucznych, a także plastikowe.
plastikowe doniczki. W boksach zielonych umieścimy natomiast szklane znicze, słoiki, wazony oraz butelki. Odpadów pozostałych po segregacji będziemy mogli pozbyć się, wrzucając je do pojemników czarnych. Administrująca cmentarzem spółka Inneco zakupiła nową śmieciarkę, dzięki której będzie mogła dostosowywać częstotliwość wywozu odpadów do aktualnych potrzeb. Rozpoczął się kolejny etap przebudowy Alei 11 listopada. W ramach inwestycji nową nawierzchnię zyska odcinek jezdni południowej o długości prawie 300 metrów. Wymienione zostaną także krawężniki oraz wyregulowane studzienki i kratki ściekowe. Te prace właśnie trwają i wiążą się z okresowym wyłączeniem fragmentów jednego pasa. Z poważniejszymi utrudnieniami w ruchu kierowcy będą musieli liczyć się podczas robót związanych z układaniem nawierzchni. Wówczas planowane jest bowiem przełożenie ruchu od strony Kostrzyna nad Odrą i Wieprzyc na jezdnię północną Alei 11 listopada, na której dopuszczony zostanie czasowo ruch dwukierunkowy. Realizacja inwestycji powinna zakończyć się na początku października. Dziękuję za uwagę. Na następne informacje Telewizji Gorzów zapraszam już w poniedziałek o godzinie 17:30. Do zobaczenia.